Są generalnie trzy podstawowe metody sterowania treningiem biegowym w oparciu o tętno, tempo i samopoczucie. Żeby móc bazować na samopoczuciu, trzeba nauczyć się czucia tempa i o tym mówiliśmy w pierwszej części naszego tryptyku. Dzisiaj sterowanie za pomocą tempa. Sterowanie za pomocą tempa jest najbardziej popularną metodą wśród doświadczonych biegaczy. Co ciekawe, jest metodą często lepszą niż sterowanie poprzez tętno, gdzie w przypadku tętna musimy brać duże poprawki na cechy osobnicze. Aby móc sterować treningiem za pośrednictwem tempa, musimy wykonać jakiś podstawowy test biegowy. Najprostszy sposób oszacowania właściwych stref treningu w oparciu o tempo to jest wykonanie testu Coopera, który polega na tym, że w ciągu 12 minut musicie przebiec maksymalnie duży dystans. Możemy przyjąć, że ten tempo będące 75% tego tempa z testu Coopera to będzie tempo, w jakim powinniście wykonywać większość waszych treningów, w jakim większość długodystansowców wykonuje nawet do 80% waszego tygodniowego kilometrażu. Jak w prosty sposób policzyć podstawową strefę tempa w oparciu o test Coopera? Strefę 70-75 możemy obliczyć na dwa sposoby. Możecie skorzystać też z publikowanych na bieganie.pl tabel. Bardzo dobrym sposobem jest też skorzystanie z aplikacji Know Your Pace, która nie tylko, że obliczy zalecane strefy, ale zaproponuje podstawowe schematy treningowe, które pozwolą się Wam biegowo rozwijać. My tutaj pokażemy w nieco uproszczony sposób, jak policzyć to dla tych, którzy chcą zrobić to sami, a nie wiedzą jak. Wyobraźmy sobie, że zawodnik przebiegł w trakcie testu Coopera 3100 metrów. Sposób pierwszy jest taki, że wychodzimy od średniego tempa z testu Coopera. W naszym przypadku po obliczeniach wyjdzie, że jest to 3,52. Następnie dzielimy to przez 0,70 i 0,75 i otrzymujemy szukaną strefę. Druga metoda to wyjście od dystansu, czyli obliczamy 70-75% pokonanego w trakcie testu dystansu i następnie obliczamy, jakie by to były odpowiednio tempa przy założeniu, że takie dystanse pokonujemy w 12 minut. Oczywiście najłatwiej takie obliczenie robić w jakimś arkuszu kalkulacyjnym, pamiętając, że godziny i minuty mają specjalny format. Jeśli już wiemy, jakie są nasze strefy treningowe, możemy przystąpić do treningu. Możemy ustawić strefy tempa, które trzymać, według których mamy plan biegać na treningu, od 5.10 do 5.30. I w momencie, kiedy po uruchomieniu stopera wejdziemy w tą strefę, zegarek zacznie nas informować o tym, że jesteśmy za wysoko bądź za nisko. W zależności od tego, jakie macie cele i jakie jest wasze doświadczenie, możecie potem już żonglować dowolnie tymi intensywnościami i czasem trwania odcinków i projektować sobie własne formy treningu w zależności od tempa i czasu trwania. Tutaj pokazujemy wam kilka przykładowych możliwości. Należy tylko pamiętać, że GPS nie nadaje się idealnie do monitorowania tempa chwilowego, czyli jeżeli nagle przyspieszycie, to większość zegarków, które nie są jednocześnie wyposażone w czujnik inercyjny, nie pokaże Wam tego nagłego skoku, dlatego że technologia GPS najlepiej nadaje się do monitorowania obiektów poruszających się bardzo szybko, na przykład samochodów. Natomiast człowiek jest obiektem poruszającym się relatywnie wolno i żeby nie było gwałtownych skoków szacowania tempa, producenci zegarków przyjęli, że tempo pokazywane, to tempo chwilowe, to jest tak naprawdę zazwyczaj średnia ruchoma z 30 ostatnich sekund. Także nie zdziwcie się, jeżeli nagle przyspieszycie, a nie będzie to miało jednocześnie od razu odzwierciedlenia na zegarku. GPS to bardzo wygodne urządzenie. Ważne, żebyśmy mieli tylko płaską, równą trasę, bo wtedy jest sens monitorowania intensywności wysiłków w oparciu o tempo.